tych czasów to są takie wspomnienia mojego kuzyna Michała, przepraszam, Henryka Chodorowskiego, który będąc po prostu tak odwiedzając wujka w Zubrzycy, był świadkiem, kiedy wujek pewnego dnia powiedział mu wieczora: słuchaj, przyjedzie Karol Wojtyła, proszę cię, przenieś się tam do innego miejsca na spanie, tam na strych. Natomiast tutaj, prawda, ten pokój będzie przeznaczony dla niego. I rzeczywiście, tak jak relacjonuje, przyjechał. Przyjechał swoim autem razem z szoferem, że bardzo długo rozmawiali do nocy ze stryjem i rano, o dziwo, właśnie Karol Wojtyła zastukał do drzwi kuzyna, on miał wtedy gdzieś 16-17 lat, i powiedział: wstawaj, idziemy na Babią Górę. Tak, no i właśnie, mówi, rzeczywiście byłem zdziwiony, zebrałem się i poszedłem na Babią Górę, szli jakimś tam innym szlakiem takim turystycznym, gdzieś w którymś momencie dołączyli się, tak jak on relacjonuje, starsi od niego, ale młodzi ludzie, nie wiedział, czy to są seminarzyści, czy to są studenci, bo przecież też wykładał. I że wyszli na Babią Górę, gdzieś tam jedli wspólnie lody, jakieś tam właśnie takie na ten. Było to dla niego przeżycie, które zapamiętał i który mnie opowiedział po prostu, jak ja pytałam go, prawda, o szczegóły. I sam mówił, bo nieraz odwiedzał wujka, że Karol Wojtyła właśnie często do niego tak prywatnie przyjeżdżał do Zubrzycy. Odprowadzał go właśnie Karol Wojtyła, arcybiskup. Odprowadzał go, bo powiedział wtedy, że on musi to zrobić. Chociaż pogrzeb był bardzo późno, bo Karol Wojtyła był gdzieś na wizytacji. I z tej wizytacji wiedział, kiedy jest pogrzeb, 5 listopada. Zresztą to było po jego imieninach, prawda, po Karolu. I powiedział, że sam chce odprowadzić wujka na cmentarz, prawda? Przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym. Tak się też zresztą stało. Razem z biskupem Groblickim prowadzili ten pogrzeb. I mam tutaj właśnie kazanie, które wygłosił Karol Wojtyła na pogrzebie stryja. Jest bardzo piękne, jest też bardzo takie osobiste i takie właśnie nobilitujące jego drogę życiową. Właśnie sam określił, że jest to droga krzyżowa. Wypowiada w tym kazaniu wygłoszonym na pogrzebie. Kiedyś, gdy jeszcze byliśmy wspólnie wikariuszami, a może to było wcześniej, gdy on był wikariuszem w parafii Raciborowice, a ja tam spędzałem wakacje jako seminariusz, powiedział do mnie tak: przejdziemy się po parafii, to także jest jakieś kazanie. Święty Franciszek tak mówił: trzy zdania, każde z nich ma swój wielki ciężar gatunkowy, chociaż wydaje się tak bardzo proste. Każde z nich jest i równocześnie stwierdzeniem czegoś, i równocześnie wymaganiem czegoś, a oprócz tego widać w tych trzech zdaniach, jak bardzo czcił i starał się naśladować swego patrona. I dalej właśnie w kazaniu mówił: czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na pewno nie dla siebie żyłeś, drogi bracie, i nie dla siebie też umarłeś. Życie twoje kapłańskie było krótkie, było wewnętrznie ukształtowane krzyżem, było krzyżem dojrzałym. Byłeś więziony niesprawiedliwie. Nikt ci tych lat nie powróci. Bóg ci je policzy.
Nie dla siebie żyjemy, nie dla siebie umieramy. Żyłeś dla Chrystusa, żyłeś dla Kościoła, żyłeś dla swojej parafii. Dzisiaj parafia cię żegna. Mówił o jasnym kapłaństwie jego. O właśnie tym kapłaństwie przeźroczystym, które nikogo nie zasłania, które nie koncentruje na sobie, które kapłaństwo, które jest służbą, które jest oddaniem. Kiedy w 1969 roku znalazłam się w Rzymie właśnie na prywatne zamówienie, bo inaczej nie byłabym w stanie tam się znaleźć, bo nie było takiej możliwości. Wtedy miałam dwa polecenia. Z jednej strony miałam tam w takim instytucie kościelnym bibliografować pewne materiały kościelne, prawda, które były potrzebne do wyposażenia po prostu tego Instytutu Polskiego. A równocześnie byłam też i z racji uczelni, Uniwersytetu, a w gruncie rzeczy bardziej ściślej Biblioteki Jagiellońskiej. Pracowałam w oddziale zbiorów starych druków. I po prostu zapoznać się tam z księżnicą starej książki. I miałam tam też różne rzeczy posprawdzać w bibliotekach naukowych Rzymu, prawda, w tych centralnych bibliotekach. Więc byłam przez kilka miesięcy. Tam właśnie też wędrowałam razem z Teresą Skawińską i tam spotkałam się kilkakrotnie z księdzem kardynałem Wojtyłą, arcybiskupem, który wracał wtedy z USA i był tam na synodzie. W każdym bądź razie przebywał tam przez jakiś czas, krótki, ale przebywał w Rzymie. I tam właśnie spotkałam się z nim kilkakrotnie osobiście. Pierwsze pytanie to było tak: dziecko, masz co jeść? Masz pieniądze? Czy coś zobaczyłaś tu w Rzymie? Czy coś zobaczyłaś we Włoszech? Ja mówię, w Rzymie tak, ale we Włoszech nie. Bo moje, wprawdzie finansowała mnie bardziej moja kuzynka, przesyłając za granicę pieniądze, niż byłam wyposażona tak. Oczywiście też dostałam z kościoła. To było też w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć rekompensata za właśnie za tą bibliografię, która dotarła tam właśnie do ośrodka, dotyczącą tych sług. I tam też spotkałam się właśnie z ojcem Michałem Machejkiem, który pokazał mi cały ten ośrodek, który pokazał mi właśnie ten wkład i czego im brakuje jeszcze. Poza tym tam też właśnie kolacjonowałam z księdzem Czesławem Skowronem rękopisy dotyczące królowej Jadwigi, dzisiaj świętej królowej Jadwigi. No, takie były moje różne tam posługi, ale też i wtedy mogłam zwiedzić. W jaki sposób? Otóż właśnie ksiądz kardynał Wojtyła powiedział wtedy, arcybiskup on wtedy jeszcze, może był kardynałem, tak. I wtedy powiedział, daję wam auto. Właśnie Teresie, ona miała jeszcze tam znajomą taką malarkę, daję wam auto i daję wam mojego szofera, księdza Wojczyńskiego, nie pamiętam imienia, chyba Stanisław był, ale nie pamiętam. Mówię, jedźcie, zobaczcie coś, co tutaj jest. Zobaczcie, podziwiajcie, jak tu jest pięknie. I w ten sposób zafundował nam dwie wyprawy. Jedna była niesamowita, do Asyżu. Jechaliśmy olbrzymim jego Opel Kapitanem, który nie mógł obrócić się w uliczkach Asyżu. Po prostu tam było tak wąsko
i rejestracja. Było to zadziwiające, bo ci monsignorzy, którzy gdzieś tam, wydawało im się, że to ktoś bardzo dostojny jedzie, kłaniali się. A myśmy takie sieroty tam właśnie siedziały w tym olbrzymim samochodzie, prawda, i cieszyłyśmy się bardzo. No właśnie w ten sposób zwiedziłyśmy Asyż, zwiedziłyśmy Monte Cassino i zwiedziłyśmy nawet, byłyśmy u Matki Bożej Pompejańskiej. W Pompeji to już druga wyprawa innym autem. Kiedy zapytałyśmy się, no dobrze, ale księże kardynale, jak ksiądz dojedzie do Watykanu? A on mówi, ach, nie martwcie się, ja to dobrze pamiętam, nie martwcie się o to. Mówi tak, przyjadą po mnie, a jak nie przyjadą, to ja znam drogę i ja tam dojdę. Wyjedźcie szczęśliwie. I to były rzeczywiście takie wspomnienia. Wspomnienia, które ja muszę dzisiaj powiedzieć, że nie przypuszczając dalszej jego drogi, skąd, nie znając, to wspomnienie tam z Rzymu, nawet nie z tych spotkań, o których jeszcze wrócę do akademickich spotkań, nie z tych spotkań, ale właśnie tam z tego osobistego spotkania, takiego innego, gdzie doświadczyłam bardzo dużej serdeczności, takiej ojcowskiej serdeczności, z takim, gdzie zwrócił się do mnie, mówi, ja wiem, że ty jesteś córką Antka. I było to właśnie no, coś tak głębokiego dla mnie, takiego jak taka pieczęć położona, można powiedzieć, na całe życie. Już później nawet nigdy nie pragnęłam takiego osobistego spotkania, bo tamto spotkanie ja noszę cały czas w sercu. Ono przygarnął mnie, jak się przygarnia córkę, jak się przygarnia dziecko i mówi z takim podziękowaniem, z radością, no za to, co się robi, co jest i no... I myślę, że w takim jakimś geście opieki. Ale ja pamiętam jeszcze inne. Ponieważ to był czas, kiedy to teraz są msze święte sylwestrowe. Przedtem tego nie było. Przedtem właśnie franciszkanie prowadzili, była msza święta na zakończenie roku. Ale była też msza święta na rozpoczęcie nowego roku. I była msza święta właśnie ta o północy. I właśnie bardzo często odprawiał ją Karol Wojtyła. Właśnie u franciszkanów. I właśnie u franciszkanów spotykałam Karola Wojtyłę, ponieważ bardzo lubiłam tę drogę krzyżową Mehofera, właśnie w bocznej kaplicy. Bardzo często spotykałam Karola Wojtyłę właśnie na tym miejscu tam z tyłu, które jest teraz, prawda, oznakowane. Jak modlił się. Kapłan, który się modli, którego widać, że się modli poza celebracją, to jest kapłan, który daje chyba najgłębsze świadectwo. Takie świadectwo, takie wyniosłam właśnie z Krakowa. Wyniosłam świadectwo biskupa Jana Pietraszki, sługi Bożego, który kiedykolwiek się weszło w różnych porach dnia do świętej Anny, lataliśmy po egzaminie, przed egzaminem, przy wykładach, po wykładzie, można go było zastać, jak był oparty o stalle i właśnie zatopiony w głębokiej modlitwie. I taką samą postawę miał Karol Wojtyła. Tak go właśnie można było zastać. Zatopionego po prostu w modlitwie. I to było świadectwo chyba najgłębsze. Nawet żadne słowo, nawet najpiękniejsza homilia nie daje tego, przynajmniej dla mnie, nie daje tego, co dało to właśnie osobiste świadectwo wiary, osobiste świadectwo głębokiej wiary. Byłam na takiej mszy świętej, o której chcę szczególnie powiedzieć,
ponieważ byłam en face, bardzo blisko, na Franciszkańskiej, już nie pamiętam z jakiej to okazji było, akuratnie na tej mszy świętej byłam bardzo blisko, tak po prostu tête à tête. I wtedy jego spojrzenie, wzroku, kiedy mówił Pan z wami, kiedy odzywał się jakimkolwiek wezwaniem, który śpiewał, pamiętam tę pieśń, idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę, to po prostu śpiewając patrzał, patrzał w oczy, to nie odprawiając, widać było, że przenosząc prawda, te parametry wszystkie, on po prostu uczestniczy w czymś bardzo wielkim, w czymś, w jakimś przeogromnym misterium. I tym właśnie, tym emanował. To przekazywał. Ja ten wzrok zatrzymany na mnie zabrałam ze sobą. I ja go po prostu, no można powiedzieć, ktoś powie, no po tylu, tylu latach. Nie, po tylu, tylu latach ja to mam w oczach. Mam po prostu, tak mi to pozostało. I właśnie w Katowicach zastała mnie ta wiadomość o tym, że został papieżem. I wtedy, może to był jeden, jedyny dzień, w którym żałowałam, że nie jestem w Krakowie. Chciałam lecieć po wszystkich probostwach, prosić o to, żeby uderzyli w dzwony. No, może taka śmieszna historia, ale taka jest, taka była prawda. Słuchaliśmy radia, przecież skąd? Przez Radio Watykańskie albo przez Radio Zachodnie można było gdzieś tam dosłuchać się, prawda, wiadomości z Watykanu. I pamiętam, jak słuchałam tych wszystkich przemówień i tych wszystkich spotkań z dyplomatami, z tym. I mój syn, mały wówczas, prawda, przyszedł do mnie i powiedział do mnie w ten sposób: mamuś, wyjdź już z tego Watykanu i zrób mi jeść. Taki był moment właśnie. Mamuś, wyjdź już z tego Watykanu i zrób mi jeść. Tak się tym żyło. Pierwsza wizyta, cieszyłam się przeogromnie, że pojadę, że do Krakowa, że będę, że wszędzie będę. Tymczasem znów okoliczności życia przerzuciły mnie do szpitala. Znalazłam się w szpitalu na chirurgii z takim pytajnikiem operacyjnym. I najpierw byłam ogromnie rozżalona. Do świata, do Boga, do wszystkich. Na ten, że ja tak muszę spędzić właśnie to, co chciałam. Tak bardzo być w Krakowie. Ten moment właśnie spotkania. I przyniesiono mi tam mały telewizor, wszystko pięknie, ładnie. Ale dokonało się tam coś, to muszę takie świadectwo, bo to jest prawda. Dokonało się we mnie coś takiego, że właśnie wtedy powiedziałam: nie najważniejsze jest to, co ja będę oglądać. Najważniejsze jest to, że ja ten moment szpitalny mogę jemu złożyć. I tak rzeczywiście się stało, że właśnie tam powiedziałam: to jest dla ciebie. I jakie było moje zdziwienie, kiedy potem okazało się, że nie muszę mieć operacji. I na ostatni dzień, na przedostatni dzień, wieczór, wypuszczono mnie ze szpitala i znalazłam się w Krakowie. I znalazłam się na Błoniach. I trudno mi to nawet słowami wyrazić, jak przeżyłam jedność z Janem Pawłem II. To była zupełnie inna jedność. Byłam bardzo z daleka. Byłam gdzieś tam w tłumie, po prostu w tym milionowym tłumie, ale jedność była serc bardzo duża. Ja, jak mówię, nie umiem tego przeżycia
przekazać werbalnie. Potem byłam szereg razy na spotkaniach w różnych miejscach z Ojcem Świętym i nawet tutaj właśnie w Skoczowie i w różnych miejscach. Nawet później byłam bardzo blisko, mając bilety wstępu bardzo, prawda, do tych pierwszych rzędów z uwagi na mojego męża, który te bilety otrzymywał. I cieszyłam się, wypłakałam się, chyba jak wszyscy, jak każdy Polak taki rzeczywiście wrażliwy. Gdzieś to wszystko we mnie żyło, ale nie powtórzyło się to z tego pierwszego razu. On żył i żyje dalej żyje. To jest coś, z czego nie da się wymazać. No, natomiast właśnie jest to już ta inna rzeczywistość, jest to już ta inne spotkanie, które jeżeli człowiek prosi Boga, to ono jest. To ono jest darowane. Takie właśnie, że nieraz się pyta Jego, co zrobić, jak postąpić, jak zareagować. Kiedy chodzi o jakieś trudne sprawy różnych rodzin, gdzie docierają, prawda, informacje, gdzie są prośby o modlitwę, o wstawiennictwo, to do kogóż się idzie, jak nie do Jana Pawła II. Jeżeli się widzi trudną młodzież i trudne zmagania młodzieży, to do kogoż się idzie? Do Jana Pawła II. Ja przeżywałam kilka tych wcześniejszych dni. To wszystko było, że tak powiem, byliśmy jak w nadsłuchu. Gdzieś tam w nas tkwiło to, że odchodzi. Że to musiałby być cud, żeby on mógł wrócić. Że to jest taki czas. I 2 kwietnia znów znalazłam się w szpitalu. Takie właśnie było, moje skojarzenie. Jeszcze przed południem pamiętam, jak siedziałam na korytarzu. Nie byłam na stałe w szpitalu. Byłam na badaniach, miałam je wyznaczone, nie mogłam je ominąć. I pamiętam, że znowuż powtórzył się ten sam element. Ten sam, w którym mówiłam, co mogę Ci dać? Mogę Ci dać tą moją obecność, bo chciałabym być tam, albo przynajmniej chciałabym być gdzieś przy radiu, przy jakimś nadsłuchu. A jestem tu i nie wiem, co się tam dzieje. I to, co się tam dzieje, ja po prostu tylko mogę tak odpowiedzieć. Tymi trudnymi badaniami i tym. Oczywiście później wróciłam do domu. Wróciłam do domu i mąż przyszedł i powiedział, zmarł. No, oczywiście jedyną odpowiedzią była modlitwa. Ale muszę powiedzieć, że chciałam bardziej ciszy niż tych manifestacji. Bardziej mi to było potrzebne nawet może dlatego, żeby zareagować tak, jak się reaguje. Że byłam po prostu bardziej swobodna w domu, niż lecąc pod kościół, czy gdziekolwiek indziej. Sam pogrzeb, wszystko, właściwie dom stanął. Życie rodzinne stanęło przy ekranie, prawda? To był czas później modlitwy rano mszy świętej, prawda? A potem czas przy ekranie i tego, z czym nagrywaliśmy, to taka jest. Mam to wszystko, zresztą prawie mamy całość wszystkich pielgrzymek nagranych na taśmy. To wszystko jest. Do tego się wraca, ponieważ
To, co serwuje telewizja, jest bardzo wybiórcze. Natomiast to, co jest już z autentycznego przekazu z tamtych czasów, ono niezależnie od tego, że to było, można powiedzieć, że to nie jest, tylko to było, to ono jest dalej po prostu i twórcze, i mobilizujące.